Do miliona złotych obniżyło cenę wywoławczą ruin zabytkowego pałacu Paca w Podsuwalskiej do Wspódzie miejscowe starostwo. Władze powiatu suwalskiego, które szukają kupca na 21-hektarową działkę z pozostałościami kompleksu pałacowego, ogłosiły kolejny przetarg na sprzedaż obiektu. Pierwszy miał miejsce 4 lata temu. Wówczas wartość majątku oszacowano na ponad 3 miliony złotych. Chętnych jednak nie było. Wiosną tego roku powiat wystawił obiekt za 1,5 miliona. Teraz cena wywoławcza wynosi milion, z czego potencjalny nabywca zapłaci połowę ceny, bo ruiny są wpisane do rejestru zabytków. Powiat chce sprzedać ruiny, bo samorządu nie stać na odnowienie i zabezpieczenie całego kompleksu. Pałac w Dowspudzie powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Inicjatorem budowy był hrabia Ludwik Michał Pac, bogaty generał wojsk polskich i napoleońskich. Kiedy wyemigrował, jego dobra skonfiskował carski rząd. Z czasem obiekt niszczał i dziś w Dowspudzie pozostał jedynie portyk pałacu, wieża bociana, zarys murów oraz część piwnic.